zlikwidowane dwa laboratoria metaamfetaminy oraz dziupla samochodowa, zabezpieczone narkotyki i części samochodowe pochodzące z kradzieży w Niemczech, a to wszystko efekty śledztw prowadzonych przez policjantów CBŚP wspólnie z KWP we Wrocławiu, funkcjonariuszami KAS i prokuraturą krajową. Działania przeprowadzono na terenie Dolnego Śląska oraz w Czechach. Śledztwa prowadzone są przez policjantów wspólnie z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Wszystkie trzy sprawy dotyczą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości środków odurzających oraz kradzieżami i paserstwem samochodów na terenie Polski i za granicą. Realizację pierwszej sprawy przeprowadzono na terenie powiatu zgorzeleckiego. Wówczas to policjanci z zarządu we Wrocławiu CBŚP, Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu i placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przeszukali mieszkania i pomieszczenia użytkowane przez czterech podejrzanych, których zatrzymano. W trakcie działań na terenie jednego z obiektów znajdowało się laboratorium metamfetaminy. Tam też przejęto urządzenia i substancje niezbędne do przeprowadzenia syntezy tego narkotyku, ale główna skrytka była ukryta w piwnicy. W pomieszczeniu, do którego prowadziło zamaskowane wejście, odkryto 24 tysiące tabletek zawierających pseudoefedrynę. W innych obiektach funkcjonariusze zabezpieczyli również metamfetaminę, marihuanę, elektronarzędzia m.in. służące do pokonywania zabezpieczeń w autach, różne części i podzespoły samochodowe mogące pochodzić z przestępstwa. Na policyjny parking trafił Mercedes Sprinter i Audi A5, w których śledczy zauważyli ingerencję w pole numerowe VIN. Funkcjonariusze odkryli także włączoną stację nasłuchową ustawioną na policyjną częstotliwość oraz 50 sztuk amunicji. Policjanci już ustalili, że niektóre z zabezpieczonych części samochodowych pochodzą ze skradzionych w Niemczech aut. Prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. posiadania i rozprowadzania narkotyków, paserstwa i kradzieży.